Robiliśmy przed sezonem ranking najładniejszych koszulek i powiedziałam w tym rankingu, że ta koszulka jest najpiękniejsza i potwierdzam swoje zdanie teraz, jak widzę, namacalnie mogę ją dotknąć, to mogę stwierdzić, że jest przepiękna. Ten pasiak jest przecudowny. No zobaczcie sami. Może kupię dla swojego dziecka, ale tak na potem, jak kiedyś będę miała. Aniko, gdzie są koszulki Szczęsnego i Milika? Zaraz będziemy pytać. Ładna jest ta koszulka, no powiedz czy nie. No są, ale puste. Nie ma nazwiska, ale można sobie nazwisko wydrukować? Wydrukować, tak. Zaczynamy nasz tour po stadionie Juventusu. Jest pan przewodnik, który będzie nas oprowadzał. Nasza wycieczka po stadionie potrwa około 45-50 minut i zobaczymy wszystkie zakamarki Allianz Stadium, które nie są dostępne dla kibiców. Zapraszamy na wycieczkę. Jesteśmy w mid-zonie, tutaj możecie sobie zobaczyć ściankę znaną z wywiadów, nie tylko żużlowych mi bliskich, ale też właśnie wszyscy najważniejsi piłkarze, trenerzy tutaj stają na tej ściance. Z kim byś chciała przeprowadzić wywiad na tej ściance? Z obecnych? Z Federico Chiesą. Jesteśmy w sali konferencyjnej, która wygląda trochę jak sala kinowa. To właśnie tutaj mister Allegri bierze udział w konferencjach prasowych przed spotkaniem, po spotkaniu. No trochę jak w kinie, prawda Rafał? Prawda. Tylko niestety reżyser Allegri nie zawsze reżyseruje dobre filmy. To się zgadza. I nie zawsze ma dobrych aktorów. W tej sali też prezentowani są wszyscy nowi zawodnicy Juventusu, także zobaczymy, kto będzie następnym prezentowanym zawodnikiem w tej sali, w której my teraz jesteśmy. Jakiego Polaka byś widziała? Piotra Zielińskiego może. Jakieś takie pogłoski się pojawiały ostatnio. Idziemy teraz do miejsca, do którego zawsze podjeżdża stadion z piłkarzami. Zobaczymy. Autokar. Autokar, tak, podjeżdża stadion. Autokar, który podjeżdża na stadion oczywiście. I przejdziemy się drogą taką, jaką pokonują piłkarze. Od autokaru do szatni. To jest właśnie korytarz, który pokonują piłkarze Juventusu przyjeżdżając na mecz. I tutaj zwraca uwagę pan przewodnik, że jest to takie dosyć szczególne miejsce, bo widzimy zdjęcia wszystkich kapitanów Juventusu, także no, bardzo ładnie to wygląda, imponująco i na pewno budzi respekt, kiedy idziesz takim korytarzem, widzisz te wielkie, największe gwiazdy Juventusu, widzimy Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero. Łóżka do masowania, jacuzzi, pewnie jakiś tam basen, może do krioterapii i wchodzimy do najpiękniejszego miejsca na każdym stadionie, czyli do piłkarskiej szatni. Zobaczymy, czy będzie zapach szatni. A jak pachnie szatnia? No, pracowałaś w klubie. Ale do szatni nie wchodziłam, kobietom nie można było wchodzić do szatni, bo to było za czasów trenera Smudy, więc było to zakazane. Tutaj widzimy miejsce naszego szefa, czyli Wojtka Szczęsnego. Drodzy Państwo, szatnia to przeszłość, teraz idziemy na boisko. którym stadionie we Włoszech jest najlepsza atmosfera? Zdecydowanie tutaj. To według Ciebie. Innych głosów nie przyjmuję. Ja twierdziłem co innego. Rafciu, no gdzie? Co masz w plecaku? W plecaku teraz już nic, było wcześniej. Krzysztof w plecaku ma swój własny całun turyński. A gdzie jesteśmy? W Turynie. Ale czemu nie możemy pokazać Krzysztofa? Bo Krzysztof się wstydzi, mimo że jest niezłym showmanem. Jakoś, żeby zdjęcie z Tobą zrobić, to się nie bał, prawda? To Ty, Rafciu, peszysz ludzi może, wiesz? Stresujesz. No, wywierasz presję. O, wywierasz presję. Ja nagram ten plecak, w którym jest całun turyński. We are finished. Okay, okay. It seems like a dream job, huh? Yes. You were always the fan of Juventus, or you became when you started to work. Okay. You can still see one of the restaurant area. Uh huh. The Bonascento restaurant. Uh huh. Okay. But it's for everyone, or just for the società? Just for everyone. Uh huh. Tutaj mamy Legend's Club, czyli największe legendy klubowe zasiadają tutaj mają swoje wejście minęliśmy już tam, ale Juventus też przygotował dla tych piłkarzy najważniejszych w jego historii specjalne miejsca i to jest piękne, to się ceni, bo przywiązanie do tradycji jest bardzo ważne.